strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku z Clasha i dzisiaj będę próbować bić 6000 pucharków, także jeżeli chcecie mi pomóc w tym, zostawcie łapeczkę w górę, a na pewno mi się to uda. A więc co, nie będę już przedłużać, tylko zaczynamy z pierwszą walką, także błagam Was, trzymajcie za mnie kciuki. Miałam chyba już 5940 pucharków, albo nawet już 50, ale spadłam, no i trzeba było standardowo wyjść z gry, odłożyć telefon i poczylować na TikToku. Także dajcie znać, czy w ogóle macie TikToka, czy używacie TikToka, czy lubicie TikToka i czy jesteście uzależnieni od TikToka, bo ja bez TikToka nie potrafię żyć tak naprawdę. Dzień bez TikToka jest dniem straconym, także no jak na razie przegrywam. Gram tutaj na bejta. Troszeczkę takiego zmodyfikowanego, bo jest tutaj piecyk. Zostało mi 11 HP, ale te Fire Spiritsy i tak mi ten piecyk dobiją i jestem ciekawa, czy pojawi się tutaj A. Tesla, B. Inferno Tower, czy D. nie wiadomo jaki jeszcze budynek. O, proszę, leci tutaj ponownie kolega z właśnie... O, to w ogóle jest jakiś hit, to jest w ogóle jakiś hit. Bo tutaj kolega ma i rudą, i bandytkę, i princeskę, i wszystko, co tylko może być nie nadające się do bejtu. Ale to jest, powiem Wam, wspaniałe, bo mogę skupić się na tym, że wygram tą walkę, bo wydaje mi się, że to jest po prostu easy dla mnie. Ale zobaczymy, została minuta 40. Obawiam się bardzo tej bandytki, bo ja mam taki bardzo taki chaotyczny styl gry, jeżeli mogliście to zauważyć w moich poprzednich odcinkach, to ja, wiecie, tak ruszam z kopyta, potem tracę wieżę i potem znowu zyskuję wieżę i po prostu tak już niestety ze mną jest, że ja gram bardzo, 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 bardzo chaotycznie, także piąteczka dla mnie, łapeczka dla mnie, subskrypcja dla mnie i lecimy już z lewą od środka, żeby ta lewa skupiła się bardzo na piecyku, żeby właśnie obronić troszeczkę moje moje barbarianki. Tutaj sobie mogę wyrzucić na spokojnie już mojego minera i zobaczcie sobie, co barbarianki zrobiły. Trójeczka, łatwa, szybka i przyjemna i pierwsza walka wygrana, plus 30 pucharków silver chest, ale mam nadzieję, że trafimy coś fajnego i że uda mi się wbić 6000 pucharków, chociaż to nie jest jakiś tam ogromny wyczyn, ale ja jako ja, no to wiadomo, że jest dla mnie super mega przeżycie. Napiszcie na dole w komie, ile Wy macie aktualnie pucharków, jaki macie rekord, do jakiego poziomu pucharków dążycie i czy spełniacie swoje zamierzone cele z sezonu na sezon. Nie Wam powiem, że moje cele są takie zawsze, żeby wbić Grand Championa, czyli 6300. Wiadomo, czasami to przychodzi łatwiej, czasami trudniej, to zależy też, czy gram dużo, nie? LOL, i bacy, i armia szkieletów, i wiedźma. Tego to się chyba kompletnie nikt nie spodziewał, naprawdę. Naprawdę, nikt się nie spodziewał, że tam leci kolega z Baby Dragonem, co jest naprawdę, naprawdę, naprawdę szokujące. Oh my god, co tutaj się w ogóle dzieje? Ja rzucam armię, ona pęknie. Kiedy się nauczysz, Ewelina, że tak się nie rzuca armii szkieletów? Kiedy się nauczysz? Kiedy się nauczysz? Kiedy się nauczysz? Chyba nigdy! Nigdy! Tak naprawdę się nie nauczę dobrze grać. Okej, okay. Czyli on ma beczkę szkieletów, armię szkieletów, do tego dochodzą jeszcze bats, do tego dochodzi golem, Nightwish. Chyba nie wbijemy w tym odcinku 6000 pucharków. Chyba nie wiemy, bo prawdopodobnie tą walkę przegram. Ale no, zobaczmy, postaram się jeszcze. Ja wiem, że jak ja rzucę strzałki, to on poleci z armią szkieletów, więc zrobię coś takiego. I zobaczymy, co się wydarzy. Dorzucę teraz szkieleton dragony na tą wiedźmę, ale tutaj już postawił kolega Baby Dragona, co mi bardzo utrudni życie. Jeszcze dochodzą do tego wszystkiego szkielety w beczce, ale ja tutaj sobie przygotowałam już strzałeczki, które tak naprawdę nic mi nie dadzą. Nic mi nie dadzą, ponieważ ja już mam praktycznie wieżę ubitą, więc no. Lecimy z lawą. No i mówię Wam, będzie przegrana, bo... no właśnie. Bo są te nieszczęsne bacy, a ja mam tylko jedne strzałeczki. Oh my
my god. No i zobacz sobie, teraz wyrzucę sobie strzałki, a on i tak mi wyrzuci armię szkieletów. No i zostało 29 sekund i ja nie jestem w stanie już kompletnie nic zrobić. I to jest smutna, smutna, smutna przegrana. Zostało 29 sekund, dokładnie już 19 i on mnie zrobi na trójeczko, bo ja w tym przypadku muszę odpuścić, bo nie mogę nic zrobić. Jeszcze miał klona, którego źle sklonował. Okej, okay, czyli jest jedna wygrana, druga porażka. Minus 29 pucharków. Mam nadzieję, że kolejna walka będzie całkowicie na plus. 5921. No i co? Cel na odcinek miało być 6000 pucharków, a prawdopodobnie skończymy albo na 5800, albo właśnie na 5900 ponownie. No, zobaczymy. Leci Wizard. Tutaj może być wszystko. Giant. X-Bow nawet może być. Wszystko może tutaj być, więc lecę sobie z lawą, żeby ten Wizard skupił się na lawie. LOL! Dzięki, że tak wyrzuciłeś, Beczunie. Dzięki, że tak wyrzuciłeś. Plus jeden dla Ciebie. I teraz lecę z moim malutkim puszem. Ja się obawiam, że będzie tutaj Inferno Tower albo Tesla. Są strzałki. A tak właśnie myślałam, że będzie Inferno Tower, więc sobie zazapujemy. Zalightningujemy raczej. Czy tutaj będzie jeszcze princeska? Tutaj może być wszystko. Tutaj może być wszystko, panowie i panie. Strzałki już zużył, ale pojawił się Wizard. Pojawił się Wizard, więc ja będę atakować już moimi barbarianami. Tak jest, szykuję sobie już je. I lecimy. Lecimy, dokładamy też minera. I zobaczymy, czy będzie miał armię szkieletów. Nie, jest ruda. Jest ruda, ale tam miner ładnie obija. Rudom udało się troszeczkę zlikwidować, ale prawdopodobnie polecą właśnie gobliny w beczce, ale ja mam już strzałeczki, więc nie przejmuję się tym. Powiem wam, że trafiamy drugi raz na baita, który jest leciutko zmodyfikowany, no nawet bardzo zmodyfikowany, więc no zobaczymy, jak będzie dalej. Minuta 24, więc wow. Wow, wow, wow. Balon. Balon, moi drodzy. Nie wiadomo, skąd się pojawił, ale się pojawił. Ja teraz nie powinnam tak robić. Nie powinnam wyrzucić lawy, bo on teraz postawi Inferno właśnie Tower. Inferno Tower. Tam postawił jeszcze Wizarda, ale nawet nie wydarzyło się tak tutaj źle, więc mogę sobie dać Lightninga. Ja wiem, że on tutaj może wypuścić mi balona. Rudą mi nie wiadomo co jeszcze. Więc ja sobie zrobię coś takiego. Ja wiem, że on tutaj wyrzucił sobie daleko te nieszczęsne gobliny w beczce, ale mogę teraz sobie zrobić tak. Ja już mam wygraną, bo ten barbarianek uderzy. O, proszę bardzo. I on już tak naprawdę nie ma szans. Mogę sobie wypuścić lawę od środka, no ale to w sumie jest takie troszeczkę bez sensu. Mogę sobie wypuścić Inferno Dragona. Mogę sobie wypuścić moje szkielety. O kurde, powiem wam, że tego to się chyba nikt nie spodziewał. 15 sekund zostało. Trzymam Lightninga, bo prawdopodobnie właśnie wyrzuci balona. Więc ja sobie cyknę go. Cyknę sobie tutaj moją armię. Nie armię, tylko moje szkieleton dragony. No i co? Mamy dwie wygrane, jedną porażkę. No nie udało się w tym odcinku wbić 6. Giant Chest! Miłe, miłe zakończenie odcinka. Giant Chest mi się trafił. Cieszę się bardzo. Otworzymy sobie skrzyneczkę. Odbierzemy 1000 golda. Proszę bardzo, a raczej 10 tysięcy. I pięknie. I teraz dwie walki do 6 tysięcy, więc widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, pozytywnym odcinku, którym zakończymy 6 tysiącami. Także trzymajcie się ciepło. Hejka!